Cześć wszystkim! Dzisiaj nagrywam dla Was vloga. Powiedziałabym, że pierwszego vloga z Gdańska, ale nie byłoby to prawdą, dlatego że vlogów z Gdańska na telefonie mam już bardzo dużo, ale nie chciałam tego dodawać, zanim nie dodam takiego porządnego filmu, jak właśnie dodałam pielęgnację włosów, więc teraz już mogę zacząć nagrywać dla Was vlogi. Mamy dzisiaj piątek, a dokładnie Black Friday. Ja zaraz wybieram się na zakupy. O, tu jest lepsze światło. Wybieram się na zakupy, miałam jechać do Riviery, do Gdyni, ale robi się już trochę ruch na drodze i szczerze mówiąc nie chce mi się jechać samej aż do Gdyni na zakupy. Dlatego jadę do Galerii Bałtyckiej, mam do niej dosłownie mniej niż 10 minut autem. I trochę Wam spróbuję pokazać, chociaż będzie tyle ludzi, że no nie wiem. Ale jak wrócę, to pokażę Wam, co udało mi się kupić, dlatego trzymajcie kciuki, żebym złapała jakieś fajne promocje. No i ja już się zbieram, w ogóle moje paznokcie wołają o pomstę do nieba, chociaż nie robiłam ich dawno, ale zrobiłam je, te dwa, które mi się połamały, były już zadarte wcześniej i myślałam, że jak sobie hardem z semilaka zamaluję, to będzie dobrze, no ale niestety pękły. Będę musiała je sobie przedłużyć, bo ostatnio już robię sobie paznokcie. Sama nauczyłam się też przedłużać paznokcie, także kciuk w górę dla mnie. No, także ja lecę. Zamontowałabym sobie uchwyt w aucie, bo mam, ale nie chcę mi się trzymać szyby. Więc albo ja to robię nieumiejętnie, albo mam jakiś dziwny uchwyt. Chociaż jak mój tata go montował, to działało. No nie wiem, trudno. W każdym razie lecę, bo już jest godzina, nie wiem która, ale już jest po 13 na pewno. Będą zakupy mojego życia, a kupiłam tylko kilka małych rzeczy w Rossmanie i to tak naprawdę nie na tej promocji Black Friday, więc to jest bez sensu. No, a byłam w Galerii Bałtyckiej, więc wydawać by się mogło, że to jest duża galeria. Ktoś za mną jedzie, zaraz mnie chyba obtrąbi. O nie, dotarłam do autka mojego. No to sobie zrobiłam Black Friday. Jestem taka zła, że nic nie było kompletnie. Jedyny sklep, w którym były takie prawdziwe promocje, to była Bershka i nic więcej nie znalazłam. No i teraz siedzę na parkingu podziemnym w Auchan, gdzie właśnie pan śmieje się. Proszę pana, to takie śmieszne, że ludzie w tych czasach gadają do telefonu faktycznie. No i teraz właśnie idę na chwilę do Auchan, bo muszę kupić kurczaka w papierusie, bo będę robiła Patrykowi. No i w sumie nie wiem, czy coś więcej muszę kupić, chyba tylko tego papierusa. Chociaż znając mnie i znając w ogóle życie, wchodzisz do sklepu po jedną rzecz, wychodzisz z 10, więc tak to może być. No dobra, nie przymulam, wchodzę do tego Auchan i się do Was odezwę. Wróciłam już do domu i chcę Wam pokazać, co sobie kupiłam w tym szale zakupowym. I tak naprawdę kupiłam same kosmetyki, więc już Wam pokazuję. Okej, więc to jest to, co kupiłam. Po pierwsze plastry na brody i jak to się czoło. Zależało mi na nosie i brodzie, ale nie znalazłam takich, więc po prostu sobie i tak przykleję to z czoła na nos. A na brodzie mam bardzo dużo takich zaskórników. Miałam te plastry na nos i były całkiem spoko, więc wzięłam. One kosztowały 6,49. Dwa takie peelingi, kiedyś widziałam, Dane je polecała. Chyba Dane na swoim snapie. I jeden kosztował 1,39 zł. Tu jest też napisane uwzględniony rabat. Nie wiem za co, ale 1,20 zł w końcu chyba kosztował jedno. Co to jest? Maseczka peel off. Moje koleżanki oszały na punkcie tych maseczek, tylko oczyszczających. Ja sobie wziąłam nawilżającą i coś takiego. Aha, no i ta maseczka kosztowała, co to jest też, Bielenda, 2,39 zł. A nie, nie, ja się pomyliłam się z tymi maseczkami, z tymi peelingami z Perfekty. Jeden kosztował 1,39 zł i to już chyba po rabacie. No nie wiem, w każdym razie zostało mi jeszcze, a to mezoterapia nawilżająca, nie wiem, w każdym razie
głęboki peeling, aktywna maska i krem. Spoko jak za 6,99. Stwierdziłam, że sobie wezmę coś takiego. No i w Auchan jeszcze wzięłam olejek do kąpieli, taki, żeby wylać po prostu do wanny. No i on kosztował 11,98. Był przeceniony z 16 zł, więc wzięłam taki. No i coś takiego, oczywiście nie oczekuję od tego cudów, ale to kosztowało 5,39, więc mam nadzieję, że będzie jednak spoko. I pachnie też w miarę okej. Taką solą trochę, ale zapach jest w porządku. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o mój Black Friday. No, więc teraz jeżeli chodzi o obiad, to sobie zrobię makaron z sosem pieczarkowym. Mam taki gotowy, wiem, że to nie jest wcale zdrowe, ale no cóż, czasami tak trzeba. Z pieczarkami, z pudliszek taki. I makaron, mam tyle makaronu w domu. Nie wiem jeszcze, którego użyję, ale będzie makaron, a jak Patryk wróci, to zje nie makaron, tylko kurczaka z ryżem bodajże, albo z takimi kulkami ziemniaczanymi. Zobaczymy, co mu tam ugotuję. No i dobra, zabieram się za robienie tego jedzenia, ogarnę te kosmetyki i zaraz Wam pokażę, co i jak to wygląda. No, wyszło mi coś takiego, tu jest druga część. Zajęło mi to wszystko 10 minut, mniej niż 15 na pewno. Leżę sobie właśnie, odpoczywam i niedługo jedziemy z Patrykiem na siłownię. Chciałabym jeszcze skoczyć do Pepco, tylko nie mówcie Patrykowi, bo nie będzie chciał jechać. No, do Pepco i gdzieś jeszcze chciałam zajechać, ale już nie pamiętam. No i co? Teraz oglądam szpital i zaraz się zbieramy, tylko Patryk powiedział, że musi odpocząć po obiedzie trochę. Zebraliśmy się w końcu na siłownię, jest godzina 20:42. Co? Godzina 20:42, także możecie domyślić się, jakie mam chęci. No, ale jedziemy. Patryk mnie wyciągnął, więc już nie zdążyliśmy zajechać do Pepco, bo za późno weszliśmy, więc pewnie jutro pojadę. Wczoraj z Wami już pożegnać, zakończyć tego vloga. O, czekajcie. Dawaj. No. I bo już miałam tak zły humor, źle się czułam, że po prostu nie miałam już siły myśleć o niczym. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie takich więcej, to oczywiście dajcie znać. I co, widzimy się w następnym. Pa, pa.